ma większego skilla teoretycznie i lepszą drużynę. Dobrze, no to przenieśmy się na Old Trafford, stadion marzeń. I tutaj już pierwsze akcje ze strony Jacoba. Dajesz, Jacob wierzy w siebie całe EA. I teraz Fellaini, Rooney. No na razie tak spokojnie, niczym wirtuos atakiem pozycyjnym, ale trzeba uważać, bo Lachu ma tych szybkich zawodników. Jest tam Ronaldo, jest tam Gareth Bale, właśnie w tej chwili Gareth Bale. Aj, niestety już myślałem, że Lachu pomknie na bramkę, że ta droga ku temu pierwszemu strzałowi będzie otwarta, ale nic z tego, dobrze w defensywie, jak na razie Manchester. Dokładnie, Luke Shaw i opatrz, on odebrał piłkę, a teraz jest w polu karnym prawie rywala, było zagrać po ziemi, ale nic z tego nie wyszło. No dobrze, pierwszy rzut rożny, ja widzę, że Lachu jest w defensywie świetnie przygotowany, nie będzie miał problemów, aby tę piłkę wybić. Co więcej, powiem ci kolego, że on tą piłkę przejmie i pompnie ku bramce przeciwnika, nic z tego. Ale póki co to mój ziomeczek, Jacob Play, kierujący United, troszkę lepiej wygląda w tej ofensywie, tym atakiem pozycyjnym, a te ataki Lacha, to on jednym paluszkiem na padzie tutaj zatrzymuje. Póki co United wyglądają nieco lepiej, może dlatego, że grają na swoim stadionie. Lachu, wygrasz bez strachu. Teraz będzie odbiór. Za moment czerwone trykoty stracą futbolówkę. I brawo, Sawik. Piękna przepowiednia. Dokładnie powiedziałem, co się wydarzy. I teraz stanie się to ponownie. Tak, też trzeba pamiętać, że United no ma Ibre, ma Rooney, ale jednak ten Ronaldo. Zobaczmy, czyżby Jacob. Aj! Dobrze wyszedł bramkarz United, ale Realu oczywiście. Ale teraz będzie kolejna szansa dla Jacoba. Lachu delikatnie zepchnięty do defensywy, ale on to była za sztuczka, to jest mój gwiazdor. Tak pięknie wyrzucił się z pola karnego, jeszcze raz, jeszcze bardziej się zmęczył, to wszystko jest pod kontrolą. Lachu dobrze wie, jak rozegrać te pierwsze minuty, teraz bramkarz przejmuje piłkę, posyła futbolówkę daleko, daleko w sektor bliższy bramki przeciwnika i czuje, że to będzie akcja bramkowa. Czekaj, Keylor na was czeka, chyba już gra na czas Lachu, on wie, że tutaj każda sekunda jest na wagę złota, będą jeszcze jakieś zmiany, no widzisz, to nie jest zwykły sparring, tutaj wszystko musi być bardzo dobrze ustawione, bo potem jeden z nich przegra, powie, że to wina pada, a tak być nie może. No absolutnie. Dobrze wiemy, że stawka jest znacznie większa niż nam się wydaje. I proszę bardzo, już Real Madrid przy piłce prowadzi futbolówkę Lachu z jednej strony boiska na drugą, ale w międzyczasie wmieszał się to wszystko zawodnik Manchesteru i to będzie dla nich okazja do zdobycia bramki. Tak naprawdę można powiedzieć, że grają o tytuł mistrza Polski youtuberów. Zobaczmy, kto zdobędzie ten tytuł. Póki co Jacob Play, mój ziomeczek ze studia komentatorskiego, troszkę lepiej wygląda, ale teraz szansa dla Lacha. Ronaldo. No, Real bardzo dobrze cały czas przy piłce. To będzie szansa na oddanie pierwszego strzału. Ronaldo holuje piłkę, no ale on doskonale wygląda. Jedna sztuczka techniczna, druga za chwilkę na pewno odda futbolówkę, a może nie. Zaryzykuje uderzenie, tuż niewiele brakowało. Ależ mi się to podoba, co powiedziałeś. Nieoficjalne mistrzostwa Polski youtuberów. FIFA, piękne hasło. Tak, i już jeden z nich ma tytuł wicemistrza. Zobacz, jak niewiele trzeba, żeby zostać wicemistrzem polskich youtuberów. Trzeba być po prostu sławnym youtuberem. Ale widzieliśmy Lachu, jednak te triki ma w jednym paluszku. Ładnie tam okiwał obrońcę prowadzonego przez Jacoba. Natomiast ten strzał został wybroniony przez De Gea. Czy to jest ten zawodnik, którego prawie połowa zawodników w naszych mistrzostwach futa korzystała, mieli go w składzie? Uwaga, drży mi głosy, mocniej bije serce, bo Manchester United wpada w pole karne, ale jest Lachu w defensywie. Ależ on świetnie wygląda, naprawdę. Ja mam nadzieję, że w końcu padnie ta pierwsza bramka, bo jestem pewny, że to otworzy ten nasz pojedynek. O tutaj próbował zrobić rainbow flick, ale nie udało się. Jednak troszkę tam zabrakło chyba umiejętności manualnych. Teraz szansa dla United, ale znowu Keylor Navas na posterunku. Rzut rożny, ten stały element gry, nieprzećwiczony przez Manchester, nic nie są w stanie ugrać w tej fantastycznej obronie, doskonale ustawionej defensywie Lachu, który co więcej wychodzi teraz z kontratakiem rozpędzonych dwóch, trzech zawodników już przemierzają linię środkową boiska, no ale niestety Manchester dzisiaj dobrze wygląda. To dobra presja postawiona naprzeciwko Realowi Madryt, tak, ale zobaczmy tak, teraz, tak, ten wchodzi tak, w pole karne, Cristiano Ronaldo, ładny trik, zobaczmy Lachu i będzie gol, nie ma! Znowu De Gea ratuje Jacoba, no a tutaj Lachu bardzo dobrze robi te triki i ponownie miał setkę, tak naprawdę tu już powinno być 2-0 dla Realu Madryt, ale póki co wciąż bez bramek.
Manchester dobrze sobie radzi w odbiorze, ale potem brakuje pomysłu w tej ostatecznej fazie gry. Real ma więcej do powiedzenia. Zobaczymy, czy może teraz uda się Lachu i jego zawodnikom odebrać piłkę. Na razie nie, na razie to Manchester rozpędzony z szansą na zdobycie pierwszej bramki. No i tym razem może po lewej stronie coś uda się zrobić Lachowi. Widzimy, że on faworyzuje tego Cristiano Ronaldo. Wiadomo, że to jest gwiazdor i jeżeli ktoś umie nim dobrze na przykład kontrolować też tempo, czy dobrze się poruszać, to może zrobić cuda w FIFA 17. I znowu Cristiano przy piłce wysokości pola karnego. Zobaczmy, kto wbiega do środka. Już tam też jest i Bale, ale jeden trik, drugi trik. Będzie strzelał. On chyba chce wejść do bramki. Ronaldem i poniżyć Jacoba, żeby podać, tak, to ja to ci zrobiłem. No niestety zbyt dużo wiary Lachu pokłada w umiejętności indywidualne Ronaldo. Jeden Ronaldo meczu nie wygra, a tymczasem ja tak się zastanawiam, Radziu, bo mówisz o Jacobie, że to mój komentatorski ziomeczek, to jak ja mam nazywać w takim razie Lachu? Muszę pomyśleć nad jakąś ksywką dla niego, że na przykład mordeczka może albo coś mordeczka takiego. Niech tak będzie, takiej nomenklatury się trzymajmy, a fakty są takie, że jest 45 minut na zegarze, 0-0, rozpoczynamy zobacz, drugą połowę. Ta twoja mordeczka tam robiła, tylko straciła teraz piłkę, Lachu traci piłkę i Jacob miał tam tylko jednego zawodnika naprzeciwko pięciu Madrytczykom i nic z tego nie wyszło. Tymczasem czerwone stroje próbują wydrzeć piłkę spod nóg zawodników w białych trykotach. Udaje się ta sztuka i w tym momencie Jacob będzie miał okazję, żeby... No właśnie, żeby ponownie wprowadzić tak, jakąś drobną zmianę w swojej taktyce. Pokazuje, napada, no ale spokojnie, to są wymówki. Ja widzę, że twój zawodnik traci cierpliwość, że on czuje, że Lachu już go prawie dorwał, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie na odległość jednej bramki. Tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Lachu gra na niestandardowych ustawieniach, ma jakieś własne tutaj konfiguracje, pada, może jakieś cheaty tu odpalił, żeby mieć zapewnione zwycięstwo w naszym pojedynku YouTuberów. Póki co ma po swojej stronie większość fanów, ale na boisku 0-0. Teraz Ibrahimowicz, Zlatan, przeszedł jednego, ale na drugiego już zabrakło sił. I teraz kontra, James Rodriguez. To będzie szansa dla Realu, tylko dwóch obrońców przed zawodnikiem w białej koszulce, ale świetnie, spokojnie zagrali zawodnicy z Wielkiej Brytanii. To oni teraz będą mieli szansę na zdobycie bramki. Teraz ponownie Zlatan. Zobaczmy, jest trochę szybszy od Pepe. Ładna kiwka, ale już kolejnego zawodnika nie udało mu się obejść. No, dobre jest to, że chłopaki tutaj nie grają defensywnie, tylko jest futbol na tak, jak kiedyś Jerzy Engel powiadał. Może teraz Gareth Bale po stronie Cristiano, znowu sztuczki. Karim Benzema i będzie tak, gol! Benzema, superb, but! 0, nie wiem, bo jak jest po początku 0, natomiast Lachu wygrywa. Jest pierwsza bramka. No i pięknie. Twoje mordeczka. Oczywiście, ja od początku miało tak być. 1-0 dla lepszego zawodnika. Teraz będą musiały czerwone diabły otworzyć się, zagrać odważnie, a to jest oczywiście szansa dla Realu Madryt, który dzisiaj tak świetnie się prezentuje, aby postawić kropkę nad i. Teraz jeszcze walczą zawodnicy w czerwonych koszulkach, ale moim zdaniem skazani są na porażkę. Czekaj, tu już był dobry strzał z dystansu. Ja wierzę, że Jacob tutaj coś fajnego pokaże. Ma Zlatana, ma Runeja. Coś tu się jeszcze może wlać. Zobacz, jak fajnie wchodzi w pole karne, będzie stał, jest go! Gol dla United, gol na Jacoba. 1-1. Mój ziomeczek lepszy od twojej mordeczki. No niestety, tyle tu było przypadku, tyle tu było losowości. To czysty skill. Jestem pewien, że w ciągu tych ostatnich 30 minut Lachu udowodni, że jest po prostu lepszym zawodnikiem, że ta chwilowa niedyspozycja to było coś, o czym szybko zapomnimy. I na dowód moich słów już przyjmuje piłkę. Świetne rozegranie w dalszym ciągu. Zawodnicy Realu mają szansę na to, by no niestety oddać piłkę swoim przeciwnikom. Ja myślę, jak już Jacob rozgrzał, to już będzie easy peasy, lemon squeezy. Zobaczmy teraz bardzo dobrze, niczym profesor w obronie, niczym właśnie legenda z FIFA Ultimate Team, Rio Ferdinand, niestety go tutaj nie ma. I teraz zobacz, Rooney, oj, trikiem chciał obejść jednego z zawodników Realu, ale to się nie udało. No dobrze, kolego, mam informację od Lachu, że to jest ten moment, 68 minuta, rozpędza się, pięknie to zrobił, wpada w pole karne, wyłoży teraz piłkę swojemu koledze, nie, sam zdobędzie bramkę, ale dopiero w następnej akcji oczywiście. No może tak być, ale niekoniecznie. Teraz Jacob, oj, było niebezpieczne, było, widziałem, że aż tak się popatrzył na Lacha, co ty robisz, człowieniu? Dobrze, 70 minuta, wydaje mi się, że powoli rysuje się ta przewaga, wyraźna przewaga mojego zawodnika. Na dowód tego teraz wypada sytuacja 1-1, spokojnie wykłada piłkę i to jest bramka! Tak.
musiało się to tak skończyć, gdy dwóch na jednego banda Lachu na Jacoba. Tak piękna się akcja. Skończyło. 2-1 póki co. Która jest minuta na naszym wirtualnym zegarze? 73. Jeszcze jakieś osiągnięcie? Nie, nagrano klip z gry, tak? 73 minuta. Już niewiele wirtualnego czasu pozostało, aby tutaj coś ustrzelić dla Jacoba. Pokażcie mu swoje wsparcie w komentarzach. Pokażcie to, że mu kibicujecie, że nie tylko Lachu ma tu swoich fanów, bo póki co to on prowadzi tą rozgrywkę. Zobaczmy! Nie udało się. Nie wiem, co autor miał na myśli. Ale poczekajmy, bo Real ponownie przy piłce. Tam ewidentny faul. Halo, sędzia. Nie dopatrzył się przewinienia arbiter, ale nie ma to znaczenia, dlatego że w tym momencie Benzema przy piłce. Benzema 1-2, drugie podanie. Będzie szansa na zdobycie gola. Ale jednak wychodzą z tej opresji zawodnicy w czerwonych koszulkach. Ale zobacz, raz 3-3. Ja coś czuję, to śmierdzi mi to golem. Na pewno Jacob musi to ustrzelić. Zobacz, ładny trik. 1. Strzelaj, Jacob, strzelaj. Ależ karny, panie sędzio. Nic z tego, absolutnie czysta interwencja. Pewna interwencja, ogromne umiejętności obrońcy Realu Madryt. Jeszcze trzeba wybronić tą akcję, ale to jest tylko formalność. Przy piłce Rodriguez pędzi, wykłada piłkę. Teraz jeszcze jedno dobre pytanie, a i zabrakło tego podania. Och, tutaj ja już widziałem ten karny, tą czerwoną kartkę, ale może teraz mój towarzysz podróży w dzisiejszych finałach Mistrzostw Polski FIFA Ultimate Team strzeli tą bramkę, zobaczmy, trochę za dużo podaje, ale może teraz podaj, cały jest gol na Pustaka, bez problemu. Czyżby spalony, bo jakoś tak się nie cieszy Jacob? Oczywiście to był spalony, ta bramka po prostu nie może zostać uznana. Jest gol, koleżko, ty sobie, co ty sobie myślisz, tutaj to jest pure skill. No to nie ma żadnego znaczenia, kluczowe jest to, że Lachu doskonale wie, jak budować napięcie, atmosferę. On pozwolił przeciwnikowi zdobyć tą bramkę i teraz będzie pewnym krokiem zmierzał po gola numer 3, który da mu tutaj zwycięstwo. Czy jesteś, Radziu, w stanie wyobrazić sobie coś piękniejszego, aniżeli wynik 3-2? No, ja mam nadzieję, że będzie tutaj, zobaczmy tutaj karne. To by było ciekawe, jeżeli będą karne, będziemy mogli tutaj w ostatecznej rozgrywce coś pokazać. Nie ma dogrywki, będzie remis na dowód tego, że między tymi dwoma zawodnikami jest przyjaźń i nic więcej, taką informację dostaliśmy, ale jeszcze poczekajmy, ten strzał, już widziałem tą futbolówkę łopoczącą w siatce. No to dobry był strzał, long shot tak zwany, ale chyba tu już nic się nie wydarzy, a może Jacob jeszcze powalczy. A myślę, że się ustawili, słuchaj, było taki deal, my sobie pogramy w domu o ten tytuł mistrza YouTube'owego. A teraz przechodzimy w takim razie już za chwilę do finałowego spotkania. No, ale chłopaki się trochę rozgrzali, tak? Oczywiście, Lachu oczywiście. Cały dzień patrzył, ja widziałem, że patrzy na tych zawodników, a sam by chciał zagrać. Tak, gorące brawa naszych YouTuberów.